Wiecie, co mnie wkurza? Dużo rzeczy mnie wkurza. A teraz przyszedł czas na kolejnego pączka. Strasznie wkurza mnie, strasznie mnie irytuje, nie mogę tego wytrzymać, że w restauracjach, w przeróżnych knajpach woda jest płatna. I to nie, że płatna, że płacisz 2 złote i dostajesz szklane wody, pół litra z lodem i się cieszysz. Nie! Za 6 złotych dostajesz buteleczkę 0,33. Jak mnie to irytuje, no po prostu tego wytrzymać nie mogę, nie mogę tego zdzierżyć. No i na ratunek temu dziadostwu przychodzi w ogóle akcja, która się nazywa Piję wodę z kranu. I w ogóle obczajcie, jak to w polskiej naszej mentalności brzmi. Piję wodę z kranu, to brzmi jakbym powiedział, piję wodę z kałuży, albo nie wiem, siki ciotki Weroniki, te sprawy. Ale ta akcja właśnie obala te wszystkie stereotypy i mówi: ogarnijcie się, ludzie, zacznijcie pić dobrą wodę, którą macie w swoich kranach. A restauracje, ogarnijcie się i podawajcie ludziom za darmo taką wodę. Wrzućcie tam cytrynkę i będzie cud, miód i malina. Knajpy, które się przyłączają do akcji, dostają taką naklejkę. Bum, tutaj jest darmowa woda z kranu. Na fanpage'u możecie zobaczyć listę wszystkich knajp z całego naszego kraju, które w tej akcji uczestniczą. Brawa! A jeżeli ty nadal myślisz, że woda z kranu jest niedobra, to człowieku, nie wiem, jakich ja mam argumentów używać, nie wiem, obejrzyj sobie w Polimaty 29 odcinek, tam jest wszystko wyjaśnione. Ja jedyne, co mam do wody z kranu, to to, że w zależności od tego, gdzie mieszkasz, woda może inaczej smakować. Ja mieszkam w 10-piętrowym wieżowcu i do tej pory woda była pyszna, ale ostatnio, na wiosnę, wymieniali nam rury. Wymienili rury i słuchajcie, woda zaczęła walić taką gumą, takim wężem ogrodowym. I jest ten posmaczek. Ja go czuję, moja żona go nie czuje. W zależności od waszych kubek smakowych, bo wszystko się odbywa. I jeżeli mieszkacie w jakimś przedpotopowym dziadostwie, to wtedy możecie powiedzieć: ale wali starą rurą, tak? U mnie wali nową rurą, to więc to nie ma żadnego w ogóle ten sensu, wasza gadka. Się ten kupuje, się filtr kupuje. Ja mam taki filtr i sobie tu nalewam i tu sobie piję. I jest bardzo fajnie. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Zacznijcie się ogarniać, błagam was. I nie traktujcie tego, jakby to była, nie wiem, deszczówka, gówno jakieś. Nie, to jest normalna woda. I w knajpach też zamawiajcie, poproszę wodę z kranu. Się popatrzą na was jak na debili, to wy się popatrzcie na nich jak na debili. To jest XXI wiek, jest ekologia. To, a co oni myślą, że ty jesteś, wiesz, przyjechał Nowopogacki i on będzie się jarał, bo sobie krople bez kidu zamówi za 8 zł za półlitrową butelkę, bo jest w knajpie, bo go stać. Skończcie z takim myśleniem i jedzcie pączki. I dzisiaj też, mój drogi widzu, właśnie zjadłeś pączka. Tak, koniec. Wiem, że są wakacje, wiem, że jest lato i tam kto tam by to oglądał, ale jeżeli to oglądasz, to pamiętaj, że jest akcja Q&A. Wy zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam, więc piszcie komentarze pod odcinkami. Czekam. Jeżeli się boicie pić wody z kranu, to napiszcie o tym, jak przełamać strach.